Cześć Wam, słuchajcie, dzisiaj będzie trochę o kurach zielononóżkach, o rasie zielononóżek, Wam opowiem chwilę. O, tutaj sobie widzicie, gołąbki chodzą razem z kurami. Będzie taki krótki, poglądowy odcinek, później nagram coś konkretnego. Jeżeli chodzi o tą rasę, no to nie nadaje się do chowu tak naprawdę wielkostadowego. Tak naprawdę w stadach większych niż 50 sztuk przejawiają się zdolności do jakiegoś kanibalizmu, pterofagii, czyli tutaj wydziobywania piór, więc jakby no... No nadają się do chowu w małych stadach gospodarskich do własnego użytku. Co do nieśności, no to tak naprawdę dojrzałość płciową osiągają w wieku około 6 miesięcy, a nieśność jest na poziomie około 150 jaj. My kiedyś również mieliśmy te kurki, powiem Wam szczerze, że całkiem przyjemne, tylko no ze względu na to, że jakby no nie można ich trzymać w większych stadach. Kury są jak na rasy kur ogólnie trochę agresywne, więc mimo wszystko wydaje mi się, że jeżeli ktoś potrzebuje tylko i wyłącznie na jajka, chce mieć dla siebie, no to jak najbardziej, ale na większe stada się no po prostu nie nadają. Są to jajka dużo droższe od tych kur zielononóżek niż od zwykłych niosek. Mają w przybliżeniu około 30%, tak źródła podają, mniejszą zawartość cholesterolu niż inne jaja ras kur. Słuchajcie, jeżeli chodzi o wygląd, no to kury i ogólnie o ogólną charakterystykę. Kury mają około 2 kg osiągają, koguty no tak 2,5 kg w zależności. Co ja mogę podać co do charakterystyki? Słuchajcie, kogut zasadniczo no naprawdę różni się od ubarwienia kur. Ma duży taki pojedynczy grzebień, jakby wiadomo. Pióra na piersi i na skrzydła ma czarne, więc tutaj jakby jakichś tam większych zmian nie ma. Co wam mogę jeszcze... Z wyglądu... Co wam tutaj mogę jeszcze powiedzieć właśnie na temat tych kur? No grzywkę ma pomarańczową, skoki są zielone, no właśnie stąd się wzięła zielononóżka kuropatwiana. Jeszcze wam pokażę tutaj kurki. O, tam sobie kury piją, to jeszcze podejdziemy. I słuchajcie, ogólnie to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja postaram się jutro wam nagrać jakiś dłuższy odcinek i wtedy przedstawię wszystko właśnie na temat tych kur. Także trzymajcie się i do następnego, cześć.